Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do Komisji Uchwały Wniosków. Proszę o przeczytanie projektu uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka. Uchwała Rady Gminy Porąbka z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na realizację przedsięwzięcia pod nazwą poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka. Ustęp drugi. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi z a. środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Punkt b. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pożyczka. Punkt c. środków własnych budżetu gminy Porąbka. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Porąbka do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na przedsięwzięcie pod nazwą poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej sprawie? Proszę bardzo, Pan Radny. Panowie Radni, ja bym chciał dwie informacje dotyczące tego materiału. O jaki zakres to chodzi w tej realizacji, bo przynajmniej z tego materiału nic nie wynika. I drugie pytanie dotyczy naszego wkładu własnego. Czy mamy na pewno i czy nie ma się sytuacji? Proszę bardzo. Czy ja może bym podał głos panu przewodniczącemu i oddać bardziej jeśli chodzi o zakres, o którym mówicie, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wniosek obejmowałby Dolny Czaniec, czyli rejon przedszkola w Czańcu, wytwórni makaronów, wytwórni lodów, ulicę Kwiatową i stację Linki, tutaj te rejony wzdłuż ulicy Kościelnej. Jest tego sieci grawitacyjnej około 7 km, sieci tłocznej 2 km, 4 pompownie ścieków. No i w tym momencie mielibyśmy przyłączone zarówno przedszkole, jak i te duże zakłady, jak na naszą gminę, te zakłady, czyli makarony czynieckie, wytwórnie lodów, zabi polimery, które powstają, moker. Także to i stacje WIPI, laserowce. No, generalnie cały ten teren przemysłowy Szczańca no, miałby szansę tutaj zostać skanalizowany i ścieki z tego terenu odprowadzone już do kanalizacji. Czyli WIPI też, że na WIPI właściciel planuje budowę hotelu, też postawa będzie wyżego budować. Ma tam miejsce koło stacji i też planuje, i to jest postawa dla niego, żeby mu się stawiać potem na budowę. Może pani skarbnik. O finansach. Proszę o tym udziale. Proszę Państwa, w przypadku Państwa akceptacji realizacji tego zadania to dostarczone byłoby fizycznie, czyli roboty budowane montażowe w roku 2015. Generalnie zadanie toczyłoby się od miesiąca powiedzmy stycznia, lutego do miesiąca października, listopada przyszłego roku z tego powodu, że w roku 2015 ten program finansowania, o którym mówimy, kończy się. Jest to program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Proszę Państwa, jak powiedziałam, w przypadku Państwa pozytywnego zaopiniowania złożenia tego wniosku do instytucji pośredniczącej przekazywania tych środków, wyglądałoby to tak, do 6 czerwca tego roku musi być złożony wniosek, oczywiście jak powiedziałam, po pozytywnej Państwa akceptacji. Nast-
następnie projekt przechodziłby ocenę formalną i merytoryczną, potem zatwierdzenie ewentualnie wykonalności, studium wykonalności tego zadania i procedura przetargowa rozpoczęłaby się na jesieni, czyli jak powiedziałam, realizacja od początku roku następnego. Koszt całkowity na chwilę obecną, oczywiście jest ostateczny koszt realizacji zadania rozliczony przetarg, bo to są normalne realia, czyli realizacji tego typu zadań. Na ten czas zadanie kształtuje się na poziomie 7 726 000 i dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w granicach do kwoty 6 219. Dlaczego mówię, że do kwoty? Dlatego, że jeśli wartość zadania spadnie, no to oczywiście dofinansowanie proporcjonalnie też będzie ulegało zmianie. I na chwilę obecną nasz koszt, czyli koszt gminy netto, bo VAT będzie odzyskiwany sukcesywnie z każdej faktury z Urzędu Skarbowego, bo nam przysługuje odliczenie VAT-u. Budowa ta jest związana ze sprzedażą opodatkowaną, jaką gmina prowadzi, mianowicie zrzut obecny, zrzut ścieków, więc ten VAT jest kosztem niekwalifikowanym i również nie kosztem gminy, tylko będzie odzyskiwany. Wartość udziału gminy 9 500 000 zł. Jak kolega powiedział wcześniej, nawet w uchwale to było czytane, jest możliwość pozyskania kwoty około 730 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo to jest na dotknięcie projekcji finansowej. Jest to pożyczka preferencyjna, czyli ma preferencyjne oprocentowanie, możliwy długi termin spłaty, jak również 40% umorzenie po spłacie 60%. Ja powiedziałam wcześniej, że ma możliwość drugiego kredytowania, bo aż 12 lat, ale no oczywiście dla gminy myślę, że tutaj znaczącym faktem jest możliwość umorzenia, więc projekcja została tak wykonana, aby to ta spłata całości przy zakładaniu nie umorzenia, ale oczywiście na ten czas są warunki pozwalające na korzystanie z umorzenia, zamknął się w roku 2020. I przy uzyskaniu 40% umorzenia gmina oczywiście będzie musiała te pieniążki włożyć w kolejne zadanie proekologiczne. Kolejne ponad 700 tysięcy, gdzieś w granicach 800 tysięcy, czyli 10% wartości zadania. Gmina musi pokryć albo to z dochodów gminy, albo z kredytu innego komercyjnego. Na ten czas nie będziemy tutaj rozstrzygać, bo mamy projektu budżetu na rok przyszły. Oczywiście jakie to będzie finansowanie, czy ze środków zewnętrznych w formie kredytu, czy ze środków pochodzących z naszych dochodów, to Państwo zdecydujecie, czy wskazując, jakie inne inwestycje będziecie chcieli toczyć w roku przyszłym. Bo to oczywiście projekcja nie jest oderwana od rzeczywistości, nie jest to jedyne zadanie, jak się będzie toczyło, w moim przekonaniu będą inne zadania, więc to, z czego będzie finansowane i jak będzie projekcja wyglądała, no to będzie zależało od cyklu inwestycyjnego roku przyszłego, bo całe zadanie będzie sfinansowane, o ile będzie podjęte do realizacji w roku przyszłym. W tym roku koszty to około 400 tysięcy, z tego część kosztów są kwalifikowane, czyli po pozytywnej opinii przystąpili do wniosku, byśmy już odzyskali ze środków Unii. I są to koszty przygotowawcze, projekt przygotowawczy, weryfikacji projektu i kosztorysu, jak również wniosku do instytucji wdrażającej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania, zapytania? Nie widzę. To proszę bardzo. Panie Wójcie, chciałem zapytać, to zresztą nie było żadnego zdziwienia. Jakieś pół roku temu rozmawialiśmy o projekcie kanalizacji dla dolnej części Górakowa. Wówczas była mowa o dużo większej dopłacie ze strony środków własnych gminy. Można powiedzieć nawet trzykrotnie wyższej. Chciałem zapytać, jakie są przesłanki tego, że w tej chwili ta dopłata jest niska. No i w związku z tym, czemu akurat właśnie w Czańcu, a nie w Górakowie jednak, skoro ten projekt był już przygotowany. Uznaliśmy tylko wspólnie, że trudno nasz budżet tak rozciągnąć, żeby wydatkować kolejne kilka milionów na to zadanie. Zadanie ma porównywalną wielkość,
dopłata natomiast jest kilkakrotnie niższa. Myślę, że to społeczeństwo będzie interesować. Wniosek się do tego interesuje. Proszę o odpowiedź na pytanie, jakie były przesłanki do tej decyzji, że odpłacanie i dlaczego nagle po pół roku udało się uzyskać tak wysoką dopłatę, a wcześniej nie było takiej możliwości. Proszę. Powiem tak, to są dwa różne programy. Wojewódzki miał być finansowany z programu rozwoju obszarów wiejskich w zakresie PROW-u, a tutaj ten temat jest związany z POIS-iem, czyli programem operacyjnym infrastruktura i środowiska. Te dwa programy już odnoszą się całkiem innymi prawami. PROW ma podstawową wadę, przynajmniej na Śląsku, że nie jest zaryczkowany i po to, żeby realizować to zadanie, musielibyśmy po prostu pewnie całą kwotę pożyczki, żeby no, mieć do dyspozycji, żeby móc podpisać umowę na realizację tego programu. No i dofinansowanie tam jest szczytne. Tam jest do 4 milionów w zależności od struktury można uzyskać z PROW-u. A tutaj się wzięta na lukę finansową, gdzie ona z tego, co myśmy tutaj analizowali, to jest około 85%, czyli zostanie nam 15% na to dofinansowanie tego zadania. A pierwsza podstawowa rzecz, dlaczego można pojść stosować do Bujakowa? Ja tu już mówiłem, no pewnie już prawie wiele razy o tak zwanym współczynniku koncentracji. No niestety, to jest jedyne zadanie, które nam się udało wykroić z tego całego zadania, jakim jest kanalizowanie gminy Borowka, gdzie ten współczynnik koncentracji dzięki tym zakładom produkcyjnym, które tam funkcjonują na tym terenie, uda nam się uzyskać, czyli dla miejsc, no tam nam wychodzi na ponad 120, także w tej chwili spokojnie możemy ten składać, bo tą barierą jest, że to jest ten współczynnik równy 120 i tam nam w tym zakresie ten współczynnik wychodzi, a u Bujakowie, no boję się, nie wiem, czy byśmy 60. U Bujakowie było 63,8. No tak, myślę, gdzieś było 63. To jest to samo. Nie da się po prostu połączyć pewnych tematów, bo ten pojśnie jest bardzo trudnym tematem związany właśnie z tym współczynnikiem i no nie dało się finansować Bujakowa z tego programu. Stąd jest po prostu, no, próbowaliśmy wykroić z tych naszych aglomeracji coś jeszcze ewentualnie dało ratować, żeby to zrealizować. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Proszę Pani Radna. Mam pytanie do Pani Skarbu. Jeżeli chodzi o finansowanie tego programu, to ono będzie na zasadzie refundacji, tak? Nie. Zaliczkowania, tak? W tym przypadku dostajemy pieniądze, potem się rozliczamy z nich, tak? W tym momencie. Tak. Mówimy o przyszłym roku, te 7 milionów. Tak, 6 200 000. 6 200 000, te pieniądze. Tak, oczywiście. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie w kwestii wniosku złożonego o zmianę aglomeracji. Czy tutaj w tym momencie te działania, które są już poczynione odnośnie zmiany aglomeracji i granic, nie będą kolidowały właśnie z wymogami złożenia tego wniosku obecnie? Jeżeli chodzi o zmianę aglomeracji, to trzymam rękę cały czas na pusie, bo kępy też zmieniają akurat w tej chwili. Składałem wniosek na dofinansowanie części Bulowic, między innymi tam rozmowy trwały, żeby się zajmie blokowali z tą aglomeracją. I po prostu my składamy wniosek, oni składają wniosek, no i po ta aglomeracja będzie weryfikowana po złożeniu tych wniosków, już nie będzie. No, to jest cały czas temat otwarty jeszcze, także jesteśmy w kontakcie z firmą, która weryfikuje tą aglomerację na bieżąco i będziemy wspólnie tą aglomerację zmieniać już po dużym miejscu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze ostatnie pytanie. Czy mam rozumieć z tego, co Pan sobie mówił, że to jest dopiero kwestia złożenia wniosku 6? Czy ten wniosek, rozumiem, już jest opracowany? Ponieważ nie dało się wnioskować o pieniądze. Jakie są realne szanse, że my te pieniądze otrzymamy? Bo rozumiem, że cała procedura dopiero będzie trwać, tak? Nigdy nie wiem, czy mamy szansę na 100%, tylko tego i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska też ma bardzo duże szanse, ale jako, że mamy aglomerację Polską, też wniosek będzie oceniany zarówno przez Fundusz Śląski, Wojewódzki Fundusz w Katowicach i Wojewódzki Fundusz Krakowie Małopolski. Tam są różne zdania na temat czy LRM-y, czy mieszkańcy, nie wiem, no, składamy wniosek, mamy nadzieję, że ten wniosek przejdzie, przynajmniej tak nam ważne, żeśmy mówiono, że w
bez problemu powinien przejść, ale a to my jeszcze tam do mnie. Jeśli można, proszę Państwa, trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Nabór wniosków jest w formie konkursu i na pewno preferencje będą miały i większe szanse miasta o dużej koncentracji, ponieważ współczynnik koncentracji, na współczynniku koncentracji są bardzo, że tak powiem, do uzyskania możliwość dość dużej ilości punktów i na pewno większe szanse będzie mieć miasto, które ma współczynnik koncentracji na poziomie 300 mieszkańców niż gmina, która ledwo 120 wycina i tego trzeba mieć świadomość. I to, czy uda się to zakończyć sukcesem, będzie też zależało od tego, jaka będzie pula środków na konkurs w województwie śląskim i ile będzie złożonych wniosków. Tego trzeba mieć świadomość. I poza tym dużo większe szanse mają również aglomeracje, które równocześnie modernizują oczyszczalnie ścieków. My takiej szansy niestety nie mamy i tutaj jesteśmy tak jakby trochę na przegranej pozycji, jeśli chodzi o ilość punktów. No, wykrawamy, staramy się tak to wszystko napisać i pospinać, żebyśmy mieli tych punktów jak najwięcej. Aczkolwiek jest to forma konkursu i może się okazać tak, że pod względem formalnym będzie wszystko ok, ale może zabraknąć środków. Taką świadomość trzeba mieć. Niemniej jednak nie podejmując takiego ryzyka, no to nie będziemy mieli możliwości. Uważam, że te wyjaśnienia wystarczą, bo przede wszystkim zdecydowanie mówimy o tym, żeby coś wyjąć w kierunku tym, żeby poprawić tą gospodarkę wodną się koło terenu Mrąka. Jeżeli nie podejmiemy takiej uchwały, no to przejdziemy znowu obok tego wszystkiego. Natomiast moim zdaniem taką uchwałę należałoby podjąć oczywiście. To przystępujemy do głosowania. Proszę Pan Przewodniczący jeszcze. Dziękuję Panu, który zwrócił uwagę. Czy podjęcie tej uchwały, wprowadzenie tego zadania w żaden sposób nie będzie blokowało tych projektów ekologicznych, które miejmy nadzieję w przyszłości się pojawią? Tego planu związanego z pozyskiwaniem środków na przydomowe oczyszczenie, na inne rozwiązania ekologiczne. Nie kombinuję to jedno. Nie, absolutnie nie. To są dwa różne tematy, które niezależne od siebie są. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka? Proszę o podniesienie ręki. 11 osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Jednostka głosowała za, przyjęcie i wstrzymujących się. Dziękuję.